W miejscowości Dąbrowice Stare, gmina Kościelec, odbył się trzeci wyścig Bifteka MTB Koło. 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Ruszyli, proszę Państwa! Startujący zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle po 12,5 km o przewyższeniach sięgających 400 metrów po drogach piaszczystych, krętych ścieżkach i duktach leśnych z licznymi podjazdami. Największy z nich to nachylenie 12%. Trasa trudna, ale szybka, z wieloma możliwościami do wyprzedzania, czyli tym, co zawodnicy lubią najbardziej. Najlepiej ze specyfiką trasy poradził sobie Paweł Ścierski z klubu MŚ Cycling z Tychów, który ustanawiając nowy rekord trasy pokonał ją z czasem 54 minuty 39 sekund. Drugi na linię mety wjechał Kuba Gajda z MLUKS Triathlon Koło. Trzeci wynik wykręcił Albert Vogt z Kalisza. Wśród kobiet najszybszą zawodniczką okazała się być Małgorzata Zimnicka z Łasku. Jej wynik to godzina 12 minut i sekunda. To reprezentantka Bipro Cycling Team. Na drugim miejscu finiszowała Elżbieta Baranowska z Turku, a trzecie miejsce zajęła Magda Czaplewska z Koła. Tym samym Magda Czaplewska została najlepszą zawodniczką powiatu kolskiego i odebrała statuetkę dla najszybszej kolskiej szprychy. Najlepszym zawodnikiem naszego powiatu został Kuba Gajda i do kolejnych zawodów będzie nosić miano najtwardszego kolskiego wentyla. Zawody organizowane były wspólnie przez Mosir w Kole, restaurację Bifteka i Urząd Gminy w Kościelcu. Ale to dlatego, że był w środę u nas na gonce taki moment. Zapraszam na gonki wszystkich. Brawo dla wszystkich. Brawo. Brawo.